Cześć, z tej strony Fmeber. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z SimCity. No i dzisiaj, w dalszym ciągu to samo miasto, ale bardzo dużo się zmieniło, jak sami zresztą widzicie od ostatniego odcinka. To dlatego, że chciałem wam oszczędzić tego monotonnego jakby rozwoju tego całego miasta i dążenia do tego, żeby wreszcie mieć te telewizory, dzięki czemu szybciej wybuduję arkologię. Słuchajcie, może jeszcze w ramach wyjaśnienia, znaczy statystycznie, to, że ilość czasu, która mi zajęła, żeby to wszystko wybudować, czyli, proszę was, nie wiem, czy te dwa były już, fabryki procesorów chyba nie było, tak, nie było, fabryki procesorów dwie, huta, kopalnia rudy, tutaj jest dodatkowa kopalnia węgla, nie wiem czy ona była. Uniwersytet i no i oczywiście wreszcie fabryka elektroniki użytkowej, czyli albo komputery, albo telewizory. Ja się zdecydowałem całkowicie w właśnie telewizory. Są chyba nawet droższe, nie pamiętam, czekajcie. Nie, tu, sorry. Nie, komputery są droższe, ale to zaledwie o 20 tysięcy, także generalnie nie robi to wielkiej różnicy. I żeby to wszystko, słuchajcie, wybudować, to oczywiście były przebudowy, bo uniwersytet wcześniej był w tym miejscu. Tu jeszcze była przy okazji jedna oczyszczalnia ścieków, teraz już są dwie. W ogóle musiałem dostawić kolejną elektrownię. Także bardzo dużo zmian tutaj zaszło. I na to musiałem poświęcić łącznie 4 godziny, słuchajcie. To jest tak lekko. 4 godziny. Widzę, że prądu tutaj brakuje. Zaczyna brakować. Najwyżej dostawię, bo kopalnię węgla sobie postawiłem. Dlatego, że węgiel tutaj mam, bo kopalnię, elektrownię węgla. Bo elektrownia sama na ropę nie wyrabiała. Ale pomimo tego, że jest jedną z lepszych elektrowni, wam pokazuję, jest ona na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o produkcję prądu. Najlepsza jest oczywiście jądrowa, ale ją się boję postawić, bo jak coś w nią pieprznie, cokolwiek, jakaś katastrofa, to pójdzie skażenie na pół miasta i wtedy tak naprawdę miasto będzie już przegrane. No, nie do końca, ale wszyscy ludzie będą mieli raka, przez co będę musiał wybudować większą, prawda, klinikę. Bo na razie mam zwykłą klinikę, a musiałbym wtedy wybudować szpital. W każdym razie, jak to teraz wygląda? Mam dwa składy na procesory, które... Tak, ten skład używa procesorów do... lokalnie, no używa po prostu, czyli tutaj dostarcza. A tutaj je eksportuje częściowo, w małym stopniu, ale chyba zrobię tak, że to usunę, ten skład handlowy na procesory, a tutaj zrobię po prostu użytek lokalny. I tyle. W ogóle nie będę ich eksportował, bo no, raczej to nie jest mało opłacalne już teraz, gdy mam telewizory. Muszę mieć stały dostęp tych procesorów tutaj, żeby one były. Tu jeszcze w ogóle była trzecia fabryka procesorów. Musiałem ją postawić po to, żeby wreszcie zrobić ulepszenie KG elektroniki, bo inaczej po prostu nie dało rady, słuchajcie. Nie dało rady w miesiącu, żebym... tak naprawdę tutaj dniu, żebym tutaj, prawda, zarobił te 1 500 000 czy coś takiego. Dobrze, ale ja tu sobie gadu, już myślę, że większość wam powiedziałem. Z racji tej, że mam pełny skład tutaj, specjalnie go sobie przytrzymałem i tutaj już jest sporo, bierzemy i budujemy, słuchajcie, arkologię. Arkologia jest najbardziej pożyteczna, ponieważ zdobywamy pracowników, kupujących i uczniów, studentów i oczywiście ludzie od naszego miasta też mogą tam pracować, robić zakupy i się uczyć. To jest w dwie strony, tak mi się przynajmniej wydaje, nie jestem pewien. Centrum kosmiczne jest biedne, według mnie. Poza tym trzeba cholernie dużo paliwa, jak zresztą widzicie. I komputerów, to jest bardzo drogie, a gówno daje tak naprawdę. Międzynarodowy port lotniczy, to jest dobre dla rejonu, który ma dużo surowców, ale też nie powiedziałbym, że aż tak bardzo
jest to potrzebne, dlatego, no zresztą tutaj olej surowy też jest bardzo dużo go tutaj potrzebne. No i farma słoneczna, która daje prąd wszystkim miastom, wszystkim czterem miastom. Nie wiem w jakich to jest ilościach, myślę, że jest go tyle, ile trzeba. Tak? Czyli tyle, ile potrzebujemy, aczkolwiek nie jestem pewien. Ale tak czy inaczej, jak widzicie, jest to drogie, więc według mnie, no tak czy inaczej, arkologia jest dziełem, które, no, najwięcej daje korzyści, najbardziej się opłaca wybudować. Mówię, jedną arkologię już postawiłem i teraz stawiamy sobie drugą. No, come on. No, widzicie, kurczę, ile mam tych służb w ogóle w mieście, właśnie ostatnio patrzyłem, jest ich strasznie dużo. No to jeszcze i tak nie wszystko, bo... Zezwolenie na budowę, pierdopierdu. Bo tu są jeszcze, jest jeszcze od groma tych, którzy jeżdżą i zbierają śmieci. Słuchajcie, tego jest tyle, że to się w pale nie mieści. Naprawdę. Tych moich służb wszystkich, co nie? Tych wozów, które coś tam robią. W każdym razie łącznie ich będzie około 200, może nawet 300 pojazdów. Nie, myślę nawet 300. 300 pojazdów. Blisko. 300 pojazdów, bo tu jeszcze policja dochodzi. No i takie tam straż pożarna. Także 300 będzie jak nic. Oczywiście do liczby tutaj simów moich w mieście jest to bardzo mała liczba, 300. Ale jeżeli chodzi o samochody, tych samochodów nie ma oczywiście 300 tysięcy, tak jak tutaj jest simów, bo wszyscy simowie nie mają samochodów. Coś to długo idzie, kurde, no. Przecina czerwoną taśmę. No i... Co w związku z tym? Trzeba sprawdzić zgłoszenia, to może zająć kilka minut, a dobra. Otrzymasz pewno nigdy zostanie zatwierdzone. Dobra, czyli my sobie możemy iść, a to będzie sobie tam... jakby będzie proces trwał. Jeszcze a propos węgla. Ten skład węgla jest... Węgiel w tym składzie jest eksportowany, a w tym jest do użytku lokalnego. Użytku lokalnego, czyli do elektrowni, którą posiadam na węgiel, i huty, która mi wytwarza stop, który jest niezbędny do procesorów i, prawda, do komputerów, no i telewizorów. Tutaj głównie raczej telewizorów. Jeżeli chodzi o plastik, którego mam mało, tutaj no, on z tych dwóch jakby nie wyrabia. Bo te materiały, no tak, są kiepsko zbierane. O, widzicie, ile tych służb? Totalnie jest masakra. Tu się wszystko wyrabia. Także jedyne, co importuję w danym momencie, to jest właśnie plastik. Plastik muszę importować. Stop jest do użytku lokalnego i metal eksportuję, ale za chwilę też będę używał lokalnie, ponieważ jak zacznie się budowa arkologii, to tam arkologia właśnie wymaga metalu i chyba stopu i telewizorów, tak to właśnie było. No to jeszcze trwa niestety, także sobie czekamy. Miasto, no widzicie, bardzo dużo, bardzo rozbudowane już jest, praktycznie na maksa. Myślę, że więcej ludności już nie będę miał. O, pożar, bardzo źle. Jak jest pożar, muszę bardzo szybko reagować, bo pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia. Jak nie usunę budynków pobliskich, to potem idzie taka fala, słuchajcie, wzdłuż, aż do końca się wszystko spali. Potem tylko takie rumowiska, kurde, muszę usuwać. Także to jest bardzo ważne, żeby no jak tylko zacznie się coś właśnie palić, to szybko zapobiec temu, bo inaczej będzie źle. Dobra. No, zarobki są te takie w miarę. Oczywiście na razie te telewizory będę musiał właśnie, no, dowozić do arkologii, ale z czasem oczywiście będzie lepiej. Dobrze. Tu są eksportowane, tak? A tu jest użytek lokalny. Tak, dokładnie. Bo tutaj już za chwilkę będzie trzeba dowieźć. No i znowu tutaj plastiku brakuje. Dlatego jedną właśnie fabrykę procesorów usunąłem, bo brakowało tam plastiku. W fabryce... nie komputerów, tylko telewizorów.
W ogóle komputery wymagają mniej surowców, z tego co widziałem, a więcej kosztują, bo telewizory, żeby robić tutaj, telewizory z procesorami i plastiku, by sprzedać je na rynku globalnym. Może zaimportować plastik lub procesory na rynku globalnym. No dobrze, ale oni tutaj nic nie wspominałem, że tu jeszcze jest stop potrzebny. Czekajcie, a tutaj użyj procesoru i stopu, by wytworzyć komputery. Czyli tutaj tak jakby niby plastiku nie trzeba, ale nie jestem tak naprawdę przekonany co do tego. Chyba tutaj plastik i tak będzie potrzebny, nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie, na razie, no mówię, wykorzystuję wszystko na telewizory, bo telewizory są mi potrzebne. Kurczę, naprawdę długo ta archeologia się robi. No i słuchajcie, ja tutaj nie mam tak naprawdę nic do roboty. Aha, bo jest na jedynce cały czas było. Przyspieszyłem czas do trójki. Czekajcie, jak tutaj z tym. Ciach. Dobrze, tu już nic nie pali, tak? Dobrze. A tutaj coś jeszcze mamy do usunięcia. No i okej. Jest okej. Tutaj już tak naprawdę mówię, nie mam nic do roboty. Tutaj tylko już kontroluję i wprowadzam minimalne zmiany. W przyszłości tutaj planuję jeszcze wywalić, wydobyć oczywiście do końca ten węgiel i rudę i wywalić potem te wszystkie kopalnie i wstawić tutaj, postawić w tym mieście totalnie na właśnie robienie tych telewizorów czy też komputerów. Tu jest eksport, tu jest użytek lokalny. Wow, czemu tutaj nic nie ma? Przed chwilą jeszcze było 8000. Dziwne. Chyba, że tutaj wyłączę lokalnie, żeby eksportować, bo to robi się groźne troszeczkę, bo za chwilkę tutaj nie będę miał procesorów, no już mi brakuje. Dobrze, więc no więc mówię, dlatego że zastanawiam się, czy by któryś z tych właśnie nie usunąć, na przykład ten. Po co mi aż tyle tych składów, bo jednak te procesory już nie będę eksportował, tylko będę już używał ich lokalnie. Dlatego chyba ten jeden skład sobie wywalę. Będzie przynajmniej więcej miejsca i mniej będę płacił, aczkolwiek i tak są tragiczne koszty tutaj wszystkiego. Spójrzmy na tak, woda, ścieki już w ogóle dają sobie radę na pewno. No prąd niestety za chwilkę będę musiał wprowadzić zmiany pewne, ale to dopiero za chwilkę. Coś ta archeologia długo się zastanawia. Tu już kurczę, za chwilkę będę miał pełne. Procesory już dojeżdżają na miejsce. O, tutaj nagle jest pełne. A ja zwiększyć pojemności tego no niestety nie mogę. No bo tutaj są garaże, a tu jest kolejny skład. Ja to już i tak tutaj przebudowywałem kilkakrotnie, no ale czekajcie, a gdybym ten skład troszeczkę przesunął w lewo. Tutaj w ogóle będę mógł coś jeszcze dołożyć? Mogę, więc musiałbym poczekać, aż tutaj wywieźliby stop. Czyli musiałbym dostawy lokalne odznaczyć i tylko poczekać, aż oni coś z tym stopem zrobią, czyli go wywiozą gdzieś. Tylko że na razie nie trzeba nigdzie. No come on, telewizory zaraz będą się nie produkować. Jakieś grumowiska, czy jedno w sumie. Dobrze, że nigdzie dalej to nie poszło. No cały czas ogarniać się tego, słuchajcie, nie da wszystkiego. Niestety. Dobrze, jak tam? Znowu zero. No to jest naprawdę, słuchajcie, dziwne, no. Gdzie te procesory nagle znikają, kurczę. Gdzie one są? Ja jestem bardzo ciekawy, gdzie one są. Ciężarówki z procesorami. Tu jest jedna.
Ona ma 1000. Tu jest... kurde. Tu jest druga, ona ma 1000. I no... i... Hej, tu jest ich sporo. Po co one wszystkie wzięły te procesory? Ja tego nie ogarniam. Pod tym względem SimCity naprawdę jest bardzo niedopracowane. Strasznie dużo tego, kurczę. Dobrze, czy tu już jest opróżnione? Oh, fuck. Opróżniajcie to, no. No, przez to właśnie przez chwilkę nie będą mieli gdzie dawać surowców, no właśnie. Dlatego muszę szybko to zrobić tu. Chyba, że zniszczę to z tym stopem, no już trudno się mówi. Bo oni tutaj nie chcą nigdzie stopu. No nie, w najbliższym czasie na pewno nie chcą. A tu jeszcze huta robi. Nie, nie, dobra. Nie ma co czekać. Zniszczmy to po prostu. Przykro mi bardzo. Sporo tego straciłem. Ja bardzo nie lubię tak marnotrawić. Ale cóż. Teraz tak, tutaj dorzućmy procesorów. Tutaj. Muszę te ciężarówki gdzieś umieścić niestety. Tu jak widzicie nigdzie nie mogę. Totalnie nigdzie. Tylko w tym miejscu. Ciach, ciach. I teraz modlmy się. Tutaj był problem z działką, nie? W sensie z mapą. Czepiali się, że było, że wychodziło poza teren. Mam nadzieję, że dam radę wykorzystać to miejsce, bo szkoda, żeby ono było tutaj niewykorzystane. Stop. Metal i teraz módlmy się, żebym mógł plastik dać. Jest! Superancko. Zaraz sprawdzimy, ja sprawdzę z ciekawości, czy mógłbym jeszcze jeden dać. Mógłbym, no a no to wtedy coś przypadkowo mi się musiało źle dać. Dobra, ale nie potrzebuję. Już dajemy. Metal niech będzie na razie jeszcze eksport. Plastik. Importowanie plus no, użytek lokalny, a stop użytek lokalny całkowicie. Dobrze. I już tutaj powinni wywozić. Stąd. Tutaj wszystko ładnie idzie. Dobrze, na trójkę dajmy z powrotem czas. Tutaj już zaraz się wszystko zapcha, kurde, i będzie tu panu dawać te archeologię, naprawdę. O, już jest. Tak? No, super. Metal stop telewizory, super. Już lecimy do miasta. Nie poinformowali mnie. Znaczy, być może poinformowali oczywiście. No dobrze, jest użytek lokalny. Aha, bo jak chwila, kurde, muszę uruchomić przecież. Telewizory jak najbardziej. Włączam i metal. No, dud. Pyk. Dobrze, super. Już działa. Na trójkę dajmy. Tak, wszystko działa. Ekstra. Stopu na razie nie daję, słuchajcie, stop dam na końcu, dlatego że... No, że po prostu, no, nie mogę. Bo ten stop mi jest jakby potrzebny tutaj do... No właśnie, do telewizorów, do procesorów i tak dalej. Okej, czyli metal już daje, użyj lokalnie. Stop jest też użyj lokalnie, ale stopu na razie nie uruchamiam. I telewizory, ok, już wywieźli. Sporo ich nagle tak uciekło. Tutaj stąd powinni zaraz zabrać. I tak to będzie powoli, słuchajcie, się budować. Oni będą to sobie wywozić. Oczywiście z jednego miasta dowiezienie wszystkich, wszystkich surowców nie daje nic, ponieważ... drugiego i trzeciego miasta jeszcze trzeba dowieźć, przynajmniej tak miałem na poprzedniej mapie, że z drugiego i trzeciego miasta też musiałem dowieźć, ale to musiałem dowieźć, słuchajcie, tylko metal i stop. Telewizory wystarczyło, że dowiozłem z jednego miasta, także to było dziwne dla mnie. No to były jeszcze błędy niedopracowane, widocznie związane właśnie z SimCity, jakimiś tam niedociągnięciami. Być może teraz już to poprawili, jest inaczej, nie wiem, zobaczymy. Ścieki, słuchajcie, już ogarnąłem, jak, na jakiej zasadzie działają. Zobaczcie sobie na mapę. Właśnie, no, jak się włączy ścieki. Polega to na tym, że jest to w zależności, gdzie umieścimy oczyszczalnię ścieków. Ta oczyszczalnia ścieków
bierze wszystko, co przychodzi z prawej strony, z prawej części miasta, a ta wszystko, co przychodzi z lewej strony części miasta. I właśnie na tym to teraz już polega, już teraz będę o tym wiedział i w przyszłości, gdy będę właśnie budował, to już będę wiedział. Czekajcie, znowu gdzieś są pożary, trzeba je szybko wykminić, dobrze, już jest tutaj. Usuwam ten budynek, a ten nie powinien się zająć, ale trudno. Straż pożarną włączmy. Czy gdzieś jeszcze się coś jara? Nie, tylko tutaj, super. Znaczy, nie super, ale dobrze, że tylko w tym jednym miejscu. Jak telewizory? 3000 i stąd wywieźli, tutaj wszystko jest. Gdzieś tam strzelalina. Huta se daje radę. Hutę, słuchajcie, za późno się skapnąłem, żeby ją postawić i wydobywać, robić sobie stop, który jest tak naprawdę bardzo tutaj potrzebny. Był mi wcześniej. Okej, mamy rumowisko. No bo już teraz skapnąłem się w ostatniej chwili, że mógłbym to dać, bo ruda się już kończy, jak widzicie. Jeszcze jest niby tutaj, ale nie mam już jak jej wydobyć, bo postawiłem tutaj fabrykę elektroniki użytkowej. Mógłbym teoretycznie tutaj zniszczyć budynki i park, który tutaj jest, i wydobyć, ale tego tutaj już naprawdę dużo nie zostało. Więc nie wiem, czy jest sens przenosić tego. Najwyżej jak skończy mi się już tutaj ruda, bo na razie jest jej sporo. Gdyby się skończyła, no to po prostu wtedy najnormalniej w świecie będę importował, no bo innego wyjścia nie będę miał. Dobrze. Tu jest ok, procesory są wywożone, widzę, że... Aha, jest zapas w mieście. Aha, no tak. Bo jest użytek lokalny, a tutaj aż tak dużo jest ich, nie jest ich potrzebnych aż tak dużo. Co jest z kliniką? Aha. Jest coraz więcej chorych simów zauważyłem. Także... To z chęcią bym wywalił ten posterunek, bo mam tutaj strasznie duży komisariat policji. Dobra. Dobra. No właśnie, kurczę, martwię się o te procesory, bo wcześniej widzieliście, miałem dwa. Nie, no w sumie jakoś to w sumie jakoś to idzie. Bo tutaj też nie mam maksymalnej ilości postawionych tych. Ale też mógłbym zaeksperymentować, żeby robić komputery. Aczkolwiek chciałbym to później zrobić. Najpierw priorytetem są dla mnie właśnie te telewizory. Zobaczmy. Coś już tutaj dotarło? Jeszcze nic. Jeszcze nic z tego, co widzę. Pomimo tego, że oni już generalnie wzięli te przecież. Chwilka. Nie, to raczej z miasta będzie widać. Elektronika. Gdzie są samochody z telewizorami? Telewizor jest użytek lokalny, tak? Więc na pewno ich nie sprzedali. Tu jest ciężarówka jedna z telewizorami. Pusta. Tu jest kolejna, która wyjeżdża chyba z miasta. Fakt. Tak, wyjeżdża. A czy jakieś już tam pojechały? Nie widać. Czy jakieś jeszcze inne tutaj są? Z telewizorami. To szczerze powiedziawszy dziwne, bo tu jest jedna i druga właśnie wyjeżdża z miasta. Jeszcze dwie powinny być. Gdzieś. A, tam są. Właśnie wyjeżdżają. Dowieźli telewizory. I to jeszcze ile? Na dodatek. Sporo. Dobrze. Super. Działa. To jest najważniejsze. Tu jest max procesorów. Tu jak się ich trochę zbierze, to się nic nie stanie. Zwolnijmy do dwójki, bo już mi troszeczkę gra przylagowała. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Telewizory tutaj, tutaj, dobrze. Czyli procesorów mam nadmiar, spory. No, ale to wszystko się oczywiście wykorzystuje. Plastik jako tako. To
tutaj wszystko funkcjonuje. Właśnie oni narzekają na te... Czemu wy tu narzekacie? Pełno zasobów jest, także tutaj jest na pewno... W najbliższym czasie mi niczego nie zabraknie. Nie powinno przynajmniej. Okej. Właśnie, jak tramwaje, bo ostatnio jak sprawdzałem, podskoczyło do 30 czasu oczekiwania i musiałem dostawić maksymalną ilość tramwaji i teraz jest 12. Tylko, że wcześniej jeździło 12 tysięcy osób tramwajami, a teraz nagle spadło do 5 tysięcy. No ale... To już ich sprawa. Za to pociągiem jeździ bardzo dużo osób, aż 4, prawie 5 tysięcy i co 8 minut się ten pociąg zjawia. Atrakcji żadnych oczywiście tutaj nie ma, w kulturę tutaj ani turystykę nie poszedłem. No, z racji tej, że nie, po pierwsze nie mam miejsca, po drugie straszne korki to powoduje, także słuchajcie, jest to no w moim przypadku byłoby raczej niepotrzebne. Znowu jakieś pożary. Czas zwolnimy do jedynki. Okej, jest pożar. Ten budynek zapewne się zaraz zajmie, więc ten zniszczę i dzięki temu tutaj dalej to nie powinno pójść. Tak, i słuchajcie, jeżeli chodzi jeszcze o mapę, fajnie wygląda mapa. Wartość terenu, słuchajcie, patrzcie na to. Tu jest wszystko ok. Tutaj tramwaje i pociąg zaniża, ale oczywiście ratusz podwyższa plus ten duży park. Tu jest, no, w miarę neutralnie, tutaj kilka, raczej, znaczy, no, większe pole tutaj, tutejsze jest raczej coś warte, tak? Bo jest tutaj komisariat, jest park, drugi park, tu są dwie szkoły, tu jest uniwersytet, tu jest jednostka straży pożarnej, klinika, no i tam gdzieś jakiś mały parczek. Ale generalnie tutaj ta część jest tragedia, słuchajcie. Tu jest jeden mały park, dzięki któremu no właśnie no podnosi się tutaj ta wartość terenu, ale tutaj to wszystko to jest totalnie czerwone, czyli no, wartość gruntu jest tragiczna. Zanieczyszczenia nie są wielkie, aczkolwiek w tych rejonach oczywiście, gdzie są wszystkie fabryki, jest tragiczne. Powietrza jest... nie, to jest kierunek powietrza, sorry. Zanieczyszczenie powietrza jest... Zanieczyszczenie ziemi, a powietrze jest tutaj. Mapa zanieczyszczenia powietrza. Nieźle, słuchajcie. Aczkolwiek tutaj zahacza o... O właśnie... strefę mieszkalną. No i też stąd właśnie, z tej kopalni. I stąd z fabryki idzie. Tutaj przechodzi przez te budynki. Ale nie ma aż tego tak dużo. Dlatego dzięki temu właśnie jedna klinika wyrabia, bo aż tych simów tak dużo chorych nie ma. Jest to super. Znowu coś do burzenia. Aha, tylko to rumowisko. Tutaj się spaliło. Jakieś jeszcze budynki opuszczone. Jeden i gdzieś drugi jest ukryty, ale mi się go nie chce szukać. Dobra. Przyspieszmy do dwójki. Czas. O, telewizory już. Sporo ich tam dojechało. Dobra. Jak tam procesory? Tu jest ich pełno. No i tutaj też się one kumulują. A widzicie? Po czym poznaję, że gra mi się lekko ścina i laguje. Po tym, że jak kliknę na fabrykę i z niej wyjdę, o, to przez chwilę mam jeszcze dźwięk. Tak jakbym w niej był cały czas. Po tym poznaję, że gra mi laguje. Nie wiem, czy to jest związane przez to, że mi laguje gra, w sensie, że komputer nie wyrabia, czy przez internet, że nie wyrabia. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze. Zastanawiam się, co z procesorami. Mógłbym teoretycznie troszkę ich wyeksportować przez chwilę. Bo zbiera ich tu się dużo. A usuwanie, słuchajcie, jednej fabryki procesorów miałoby sens, ale z drugiej strony nie, bo to jest mój dorobek taki spory. No i część oczywiście
mogę eksportować, a część wykorzystywać lokalnie. Oczywiście wcześniej też tak było, no ale nie funkcjonowało to najlepiej. 2000 wyjechało dlatego, że tutaj potrzebują, ale 1000 zaraz wróci, a tu jest ich bardzo dużo. Dobrze, więc zróbmy teraz eksport przez jakiś czas. Niech one się troszeczkę wyeksportują, troszeczkę ich sprzedamy, zarobimy dzięki też temu. Jak tam prąd? Prąd daje cały czas radę, cały czas jest stale tyle samo, więc nie ma problemu. Dobra. Zobaczmy jeszcze zasoby naturalne, surowce. Zasoby w ziemi, chciałem powiedzieć. Tak, tu już węgiel przeniosłem, tu już wydobyłem, więc te szyby przeniosłem tutaj. No i z tym szybem węgla, kopalnią węgla ogólnie, będę coraz bardziej się w tę stronę przesuwał, aż w końcu tutaj dotrę i cały węgiel wydobędę. Będzie to trwało oczywiście bardzo, bardzo długo. O, magazyn rudy pełny. To bardzo dobrze. Huta działa na najwyższych obrotach i daje mi tylko i wyłącznie stop, bo tylko to mi jest potrzebne. I skoro stopu mam aż tyle, to mógłbym go w sumie też troszeczkę wysyłać, nie? Czemu nie? Najwyżej jakby było mi... O kurczę, telewizory idą jak świeże bułeczki, słuchajcie. Już jest prawie połowa. Z metalem troszeczkę gorzej, bo metal oczywiście nie importuje. Metal dostaje tylko i wyłącznie tutaj z tych dwóch recyklingów. Także jest go naprawdę mało. O, plastiku teraz sporo. Bardzo dobrze, a ja plastik importuję plus dostaję właśnie z recyklingu. Ale plastik zaraz się rozwiezie, bo tutaj brakuje i tutaj. Także po 1000 zaraz tutaj pójdzie i zaraz go nie będzie. Powinno przynajmniej go nie być. Stop pojechał. Fajnie. Tu jest go jeszcze sporo, także... Jak tam telewizory? Zapasu wielkiego nie ma, bo to na okrągło, na bieżąco wywożą, także jest spoko. I słuchajcie, i co? I myślę, że będziemy powoli kończyć. Mamy 32 minuty. Nie ma co więcej dłużej was trzymać. Ja troszeczkę tego pogram jeszcze, powywożę to. Czyli podejrzewam, że odcinek kolejny może być dopiero za 2 tygodnie. Ponieważ chciałbym tutaj już dowieść to prawie wszystko i dopiero jak już będzie końcówka, wtedy ewentualnie nagrać jeden odcinek. Z tym, że to i tak chyba nie będzie jeszcze koniec, bo z drugiego miasta będę musiał co nieco wyeksportować. Zobaczyć też jeszcze z którego. Bo nie pamiętam, w którym mam odpowiednie zasoby. A tutaj mówię, nie ma już tak naprawdę za dużo co robić. Wszystko działa, woda, prąd, ścieki działają bez zarzutu. Od czasu do czasu oczywiście zdarzy się no, jakiś pożar, ale to przez to, że są totalne korki i śmieciarki nie nadążają. Jak sami zresztą widzicie. Wszędzie już praktycznie są, każda jedna praktycznie uliczka jest ta szersza. Nieliczne są takie chudsze, ale tutaj na przykład po tej mało osób jeździ. Tutaj też nie była potrzebna mi szeroka. No i cieńsza jest jeszcze tylko tu i tu i tutaj, o, taka jedna. A reszta to jest, słuchajcie, szerokie drogi i pomimo tego, że wszędzie są szerokie drogi, są totalne korki. No ale cóż, na to już nie mam totalnie wpływu. Dobrze, że są dwa wjazdy do miasta, bo właśnie ludzie... Gdyby był jeden wjazd, to już wtedy byłaby katastrofa. To już by w ogóle nie funkcjonowało. Dobrze, czy przez to, że stop wywożę, czy tutaj wszystkie, ten stop ciągle jest? Jest. To bardzo dobrze. Jest jeszcze nawet tutaj, super. Metal. Stop jest czterolekalny. Plastik import, dobrze. Tutaj plastik jest, tutaj też. A właśnie, procesory. Tu jest 3000 i tutaj 4. A przecież ja je eksportuję. O, powoli je wywożą, ale też tutaj chyba je dowożą. Mam nadzieję. Czekajcie. Nie wiem, czy przez to, że eksportuję, nie wiem, czy oni przypadkiem... Nie wiem, czy oni je dowożą, czy nie.
ciężarówka. Jedzie właśnie ciężarówka z procesorami, tak. Teraz zobaczymy, bo teoretycznie oni też powinni według mnie dostarczać, pomimo tego, że jest eksport. Dajmy na trójkę. One szybciej pojadą. Czy któryś zawróci? Tak, jeden zawrócił i dostarczył, a reszta powinna zostać wywieziona na rynek globalny. Teraz dowieźli. Napchali, kurde, magazyn na maksa. No mówię, jest teoretycznie eksport, ale... Ale czy on jest? No jest, 70 tysięcy za procesory. Plastik tutaj raz kupiony. Zarobki są z tego na pewno niezłe, a jeszcze będą większe oczywiście, gdy zacznę sprzedawać telewizory i może zainwestuję w komputery, czyli usunę jedną linię komputerów, boże, telewizorów, a dodam dwie komputerów, żeby było porówno, nie? I wtedy ten skład podzielę na dwa, tak, czyli dwa takie kwadraciki na telewizory usunę, a dam na komputery. No ale dobra, rozgaduję się znowu i niepotrzebnie przedłużam. Także cóż, mówię, kolejny odcinek być może będzie za 2 tygodnie, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, no bo muszę teraz tego wszystkiego tutaj dopilnować, także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Oczywiście gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie jeszcze przemysłu takiego większego SimCity, śmiało zadawajcie, mam nadzieję, że wam będę w stanie pomóc, bo powiem wam, że o SimCity już pojąłem wiedzę prawie chyba całą, chyba więcej już wiedzieć się nie da. Może troszeczkę, jeszcze może jakichś szczegółów, nie wiem, ale większość już chyba ogarniam i miasto potrafię bardzo dobrze rozbudować. Także cóż, oczywiście nie wychwalając się, może wy to jesteście w stanie ocenić, ja sądzę, że bardzo dobrze buduję te miasta. Także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.